Był to dzień pamięci i hołdu dla Polaków pomordowanych przed laty na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów. Z tej okazji w kościele parafialnym w Pawłowie odsłonięto i pobłogosławiono okolicznościową tablicę. Z tego względu, że pan Kazimierz Seledyszyn właściwie co roku pamiętał o tych osobach, szczególnie tej Słobódki Dziureńskiej, po prostu przysyłając, zamawiając intencję mszy świętej, zawsze co roku w styczniu ta msza była odprawiana, po prostu zaświtał mi w głowie taki pomysł, żeby zorganizować taką tablicę. Może okres jest niezbyt sprzyjający, jest wojna na wschodzie, ale jest takie jedno piękne zdanie, które moja mama, rocznik 30, powtarza, że to jest po to, żeby mieć cały czas przyjemność życia w pokoju, bo wojna to jest najgorsza rzecz, którą ona przeżyła w swoim 93 latach życia. Pamięć o kresowiakach jest tutaj żywa. Dla rodzin ofiar było to ważne i wzruszające wydarzenie. Mam imię po swoim dziadku Kazimierzu, ale zginął tu również ojciec mego sąsiada i wujek mojej mamy Piotr Tymków. To zawsze się pamięta. I w każdych uroczystościach takich i mszy zabawiamy wszystko. No, pamiętamy o tych zmarłych zawsze. Ciężko, bo to z rodziny mojej, tak, zginął. No, ciężko, bardzo ciężko. Bardzo ciężko, bo to mężem, ojciec zginął. Nigdy nie mogę tak zapomnieć. Nie mogę, jak on się namęczył. Nie była to pierwsza tego typu inicjatywa. Przed rokiem upamiętnieni zostali przesiedleńcy z Kresów, którzy osiedlili się w Pawłowie 78 lat temu. Myśmy od razu po wojnie przystąpili, ażeby jakoś ich uświęcić, żeby im pobudować coś. I myśmy zdrożyli się i wykupiliśmy pomnik ładnie. I uroczystość urządziliśmy dla wszystkich. Także, że to u nas już było dawniej. Tego typu uroczystości mają na celu nie tylko zachować od zapomnienia pamięć o ofiarach, ale też przestrzec przed okrucieństwem wojny.